Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj na kanale Adrian Zwoliński, prawnik, ekonomista, analityk Instytutu Wojma, który przegląda się m.in. krajom Azji Południowo-Wschodniej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Birmie. Adrianie, dzień dobry, bardzo mi miło. Witam Ciebie serdecznie, witam Państwa bardzo serdecznie. Na początku lutego minęły właściwie 2 lata od puczu wojskowego w Birmie. O tym rozmawiałem już z panem Patrykiem Kugielem z pism o tych wątkach politycznych. Kraj jest pogrążony w chaosie przemocy, właściwie w brutalnej wojnie domowej. Wojskowy reżim właściwie nie zna granic, bo czasami pojawiają się już naloty z powietrza na przeciwników, tak informowała BBC. Protesty są krwawo tłumione, jest ciężko, warunki życia są ciężkie, są złe, ludzie cierpią. Adrianie, tak zastanawiam się, w którym momencie oddać Ci głos. Jeżeli Cię zapytam o birmańską gospodarkę, to właściwie coś takiego dzisiaj funkcjonuje jakkolwiek. Tak, funkcjonuje, aczkolwiek jest tak pesymistyczna, mówię o gospodarce, jak sytuacja polityczna, którą przed chwilą opisałeś. Tak, ten pucz jest brutalnym puczem, o ile w ogóle mogą być niebrutalne pucze, ale ten pucz jest, tak jak wspomniałeś, puczem brutalnym, co się odbija oczywiście na gospodarce. To nie jest tak, że władza dokonała 2 lata temu, znaczy wojsko dokonało 2 lata temu zajęcia władzy i następnie wszystko ładnie się poukładało. Absolutnie nie. Dalej część terytoriów jest poza kontrolą wojska. Ludzie dalej walczą też o swoją wolność, nazwijmy rzecz wprost. Więc to wszystko oczywiście odbija się na gospodarce i ta sytuacja jest bardzo słaba. Właściwie, kiedy zastanawiałem się, od czego zacząć, to no właśnie, to jest dobre pytanie, od czego zacząć? Wspomniałbym w sumie, że króla, czy właściwie cesarza wskaźników gospodarczych, czyli od PKB, to jest produkcja, mówiąc krótko, ale jak Państwo zapewne wiecie, no ona mówi dużo o takiej ogólnej, bardzo ogólnej sytuacji państwa. Jeżeli chodzi o 2021 rok, czyli od tego roku, w którym wybuchła, w którym nastąpił pucz, no to gospodarka Birmy zanotowała fatalny wynik, bo to było minus, gospodarka skróciła się o 18% w 2021 roku. To był najgorszy wynik w regionie. To był czas, mówię, 2021, gdzie gospodarki powoli jak gdyby miały to swoje odbicie po pandemii. No i pandemia sprzęgła się razem rok później z puczem w Birmie i jeszcze z tymi wszystkimi okolicznościami, które nastąpiły później w związku z pandemią, tak, ekonomicznymi, które mieliśmy. I no, tak jak wspomniałem, to z puczem, efekt jest taki, że 2021 rok to był fatalny. Minus 18%, no tak trochę mogę powiedzieć dla porównania, chociaż to jest tak średnio porównywalne, szacuje się, że 2022 dla gospodarki Ukrainy, czyli państwa w stanie wojny, państwa, które zostało zaatakowane, najechane barbarzyńsko przez Rosję, to będzie około minus 30 dla wzrostu gospodarczego. Czyli mówiąc krótko, 2021 rok to był bardzo słaby dla gospodarki Birmy. 2022 w kontekście PKB też nie najlepiej, bo tutaj instytucje międzynarodowe szacują, że ten wzrost gospodarczy w minionym roku to był między 2 a 3%. Więc mówimy, więc po pierwsze, jak na w ogóle standard Birmy, która rosła w tempie, tak powiedzmy, około 6% przed pandemią, to jest słabo, ale też jak na odbicie z tego 2021 roku gospodarcze, to też jest słabo. Więc innymi słowy, tak, gospodarka Birmy przeżywa ciężki okres, junta się do tego dołożyła i to znacznie. Oczywiście gospodarka Birmy przeżywałaby w ogóle też ciężki okres, niezależnie od tego, czy junta by przejęła władzę, bo tak jak mówię, te efekty pandemiczne, postpandemiczne też by zadziałały, no ale z juntą jest zdecydowanie znacznie ciężej i jest ona hamulcowym rozwoju gospodarczego Birmy. Jak to wyglądało właściwie przed puczem? To znaczy, jak się ludziom żyło wcześniej? Czy to była gospodarka, która miewała już wtedy swoje problemy? Tak, to była gospodarka, która też miewała swoje problemy z inflacją na przykład, w ogóle jak gdyby jakością życia, mówiąc tak ogólnie. Więc umówmy się, Birma nigdy nie była Szwajcarią Azji.
tak sytuacja nie wyglądała. Natomiast no, może być źle, bądź umiarkowanie źle, a może być bardzo źle lub tragicznie. I teraz gospodarka Birmy jest na poziomie bardzo złym lub tragicznym. Mogę Państwu powiedzieć przykładowo, jak wygląda to, tak schodząc szczebel niżej niż wspomniane PKB. No, chociażby kwestia dotycząca inflacji. Takie ostatnie dane, które mamy, to za lipiec 2022. To są ostatnie dane, ponieważ Junta po prostu ich nie publikuje. No, kto jej zabroni i kto ją skontroluje? Więc te ostatnie dane za inflację konsumencką to 19,5%. To jest bardzo dużo jak na Birmę, to jest w ogóle dużo. Natomiast też według takich szacunków, które mamy, podkreślam, to są szacunki, to w 2022 roku w Birmie około 40% ludności żyło poniżej krajowej granicy ubóstwa. Teraz, obecnie, jak szacuje jeden z raportów ONZ-u, to około 1/3 ludności Mianmy potrzebuje pomocy humanitarnej. Więc to może Państwu zobrazować jakby poziom biedy i problemów, z którymi się ludzie muszą borykać. Nawet jeśli inflacja spadnie, a prawdopodobnie w tym roku jest szansa, że spadnie inflacja w Birmie w 2023, to i tak wiele innych czynników i działań i makroekonomicznych, i tych podejmowanych przez puczystów, przez wojsko, będzie się negatywnie odciskało na życiu zwykłych mieszkańców, obywateli Birmy. Także ta przyszłość, jak gdyby jej, czy też ten rok najbliższy, no, maluje się, powiedziałbym, w szarych barwach bardziej. Może nie w czarnych w porównaniu z tym, co było, ale w szarych, w nie najlepszych zdecydowanie. Zobaczymy oczywiście, bo tu jest też wiele znaków zapytania. Ostatni raport też Banku Światowego podkreśla właśnie te znaki zapytania dla Birmy, ale no tak jak wspomniałem, będzie ciężko. Nie ma tutaj chęci wsparcia finansowego ze strony partnerów samej junty, z kim junta rządowa rozmawia. Na pewno jest tak, że Birma jest obiektem sankcji ze strony Unii Europejskiej. Zresztą niedawno został wydany kolejny, bodajże szósty pakiet sankcji na Birmę. To są sankcje nakładane na osoby, na podmioty, ale też na gospodarkę. Między innymi została wstrzymana tak zwana bezpośrednio pomoc finansowa dla rządu i generalnie zawieszony ten rodzaj pomocy, który mógłby wspierać juntę ze strony Unii Europejskiej. Z drugiej strony mamy takie dwa podmioty, które rywalizują trochę o wpływy w Birmie. To jest Rosja i to są Chiny. Tutaj jak gdyby o tych relacjach politycznych to z pewnością mogliby więcej powiedzieć inni goście, chociażby no, Michał Lubina, czy też gość, o którym wspomniałeś wcześniej, który był w Twoim programie. Natomiast ta rywalizacja to rzeczywiście ma wymiar ekonomiczny. Chiny są znacznym partnerem, są głównym partnerem handlowym dla Birmy. Są też znacznym jej partnerem, jeśli chodzi o inwestycje bezpośrednie, więc generalnie są, mówiąc krótko, ważnym graczem gospodarczym dla Birmy Chiny. Rosja z kolei dostarczała broń juncie i też liczy w taki, powiedziałbym, sposób bardziej tak pasywno-aktywnie zaangażowany, bym powiedział, w to polepszanie relacji z wojskowymi. Więc jak gdyby Rosji też oczywiście zależy na tym, żeby te relacje z wojskowymi podtrzymywać. Ale to nie zmieni jak gdyby tego, że nawet jeżeli jeszcze by się polepszyły relacje, powiedzmy, handlowe Birmy z Chinami, to nie zmieni drastycznie krajobrazu ekonomicznego Birmy. To tak nie będzie wyglądało. Więc z całą pewnością, jakby w ciężkiej sytuacji znajdują się mieszkańcy tego państwa. Po części jest to związane, tak jak powiedziałem, z sytuacją ogólnogospodarczą, po części z samym puczem. No, ten wzrost chociażby cen jest tak skutkiem ogólnogospodarczych problemów z łańcuchami dostaw, które zostały zerwane, ale one też zostały po części zerwane między innymi przez sam pucz. No, możecie sobie Państwo wyobrazić, tak? No, sytuacja, w której
wojsko przejmuje władzę, nie jest najlepszym środowiskiem do robienia biznesu. Częsta zmiana prawa, chaos prawny, również niemożność jak gdyby egzekwowania swoich należności, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to oczywiście ogólny wzrost globalnych cen, no to się tutaj odcisnął piętnem. Trzecia rzecz to też restrykcje handlowe, które zostały nałożone jak gdyby na Birmę, ale też które sami puczyści jak gdyby zorganizowali, czyli większe licencjonowanie, kwoty na import. Też oni położyli swoją rękę na kontroli walutowej. Tutaj też przedsiębiorstwom zaczęło braknąć zagranicznych walut, w szczególności dolarów, więc potężna deprecjacja waluty lokalnej Birmy nastąpiła po tym puczu, co też z kolei spowodowało takie, a nie inne problemy ekonomiczne, o których mówiliśmy wcześniej. Wszystko to odcisnęło się piętnem na imporcie, wszystko to odcisnęło się summa summarum na portfelach przeciętnych Birmińczyków. Więc ja tutaj podkreślam, że różny splot wydarzeń miał wpływ na tą sytuację w Birmie, i ona byłaby słaba, nawet gdyby nie pucz, ale pucz nie dołożył swoich 5 groszy, on dołożył całą złotówkę, można powiedzieć, do tych fatalnych, do tej złej sytuacji kryzysowej gospodarki Birmy. Czyli mieszkańcom, obywatelom właściwie nie pozostaje, no nie ma, brak nadziei, o tak. Ja jestem z natury optymistą, ale więc jeżeli miałbym doszukiwać się jakichś pozytywów, to te pozytywy byłyby następujące. Pierwszy to ekonomiczny, czyli tak jak wspomnieliśmy, szansa na to, że przede wszystkim ze względu na ogólną makroekonomiczną sytuację, inflacja w Birmie może spaść. Więc to z całą pewnością jest jakiś plus. Drugi plus jest taki, że jeżeli, no, jak gdyby smutne, tak, bo oczywiście ja nie życzę wojskowym zamachowcom długich i udanych rządów, i myślę, że nikt, komu są jakieś takie podstawowe ogólnoludzkie wartości na sercu, to tego nie życzę, ale jeżeli by się tak stało, to jednocześnie byłaby to szansa na jakąś małą stabilizację. A ta mała stabilizacja mogłaby znaleźć jakieś odbicie chociażby w zatrudnieniu. Druga rzecz to jest taka, że to ta druga rzecz już ma wymiar polityczny. I tutaj z jednej strony jest mało takich przestrzeni optymistycznych, no bo junta na początku mówiła, że zorganizuje na sierpień wybory, tak? Więc miały być te wybory, one były jakimś światełkiem nadziei. No ale tak, najpierw w styczniu tego roku przedstawiła bardzo rygorystyczne warunki, jeśli chodzi w ogóle o udział sił politycznych w tych wyborach, tak? Więc sobie dokonała nieuczciwej konkurencji, ograniczyła konkurencję polityczną. Później, na początku lutego, czyli całkiem niedawno temu, przedłużyła stan wyjątkowy, co z kolei może spowodować w ogóle przedłużenie terminu wyborów, przełożenie terminu wyborów. No i na ostatku można powiedzieć, że okej, nawet jeżeli się te wybory odbędą, no to umówmy się, że to birmińskie święto demokracji, no może nie być ani świętem, ani demokracji, ze względu na obawy o fałszerstwo. I może doprowadzić gdzieś do zabetonowania tej władzy wojskowych. Więc tutaj niestety, ale jest mało światełek w tunelu, natomiast takie szczęście w nieszczęściu może być właśnie ta mała stabilizacja. Mówię szczęście, no bo jest stabilizacja, a nie szczęście, no bo stabilizacja pod rządami wojskowych, no nie jest zdecydowanie niczym, komu czegokolwiek należałoby życzyć. Więc jak gdyby tak podsumowując, to z całą pewnością po tych 2 latach junty, ich rządów gospodarczych, no to nie dałbym, mówiąc krótko, im poprowadzić kiosku, a co dopiero państwa. Bardzo dziękuję dzisiaj na temat birmańskiej gospodarki. Adrian Zwoliński. Kłaniam się nisko, do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.